Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Fortuna pierwszej ligi, Ruch Chorzów 3, Odra Opole 0. Zanim jednak dwa słowa o tym, co wydarzyło się na zapleczu, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to gorąco do tego zachęcam. Przypominam także o możliwości lajka w górze pod filmem i także właśnie proszę o kciuki w górze pod materiałem. Zwycięstwo Ruchu, zwycięstwo niebieskich bardzo efektowne, bowiem ostatnie mecze gdzieś tam nie napawały optymizmem. Miałem takie wrażenie, że niebiescy są zmęczeni całym sezonem, czują to w nogach, no bo nie ma co ukrywać, no jednak gdzieś tam te rozgrywki dają się we znaki, natomiast jest taka możliwość, że to zwycięstwo, no po pierwsze przybliży ich do awansu, no i właściwie już ten awans do ekstraklasy jest na wyciągnięcie ręki. Co mówi tabela? 59 punktów, czyli zrównali się w tej chwili z ŁKS-em Kazimierza Moskala, oczywiście przed liderem jeszcze mecz. Ruch tym samym także odskoczył na 5 oczek od Wisły Kraków, którą również czeka spotkanie, natomiast no tak jak powiedziałem wcześniej, no naprawdę już ten awans do ekstraklasy jest na wyciągnięcie ręki, chyba nikt nie wyobraża sobie, by to się nie wydarzyło. Mam wrażenie, że Odra wyszła z odpowiednim nastawieniem, chciała grać w piłkę, absolutnie nie było murowania się, właściwie wręcz przeciwnie, to przyjezdni wyglądali całkiem przyzwoicie, te akcje podopiecznych Adama Noconia były prowadzone całkiem nieźle i to właściwie Ruch był w opałach. No i po pierwszym fragmencie no nie zapowiadało się na to, że takim wynikiem na pewno skończy się to spotkanie. Bramka pierwsza dla Ruchu, no nie chcę powiedzieć, że padła przypadkowo, natomiast zakotłowało tam się niebywale pod bramką gości. Ostatecznie faulu nie było, chociaż arbiter trochę tę sytuację analizował, ostatecznie uznał trafienie, gol samobójczy autorstwa Szereka, natomiast ciężko było to zdiagnozować, kto ostatecznie wbił piłkę do siatki. W drugiej połowie natomiast no Ruch już wyglądał trochę lepiej. Mam wrażenie, że te akcje były bardziej skonkretyzowane. Przede wszystkim były celne strzały, bowiem bramka Sikory to jest pierwszy dopiero celny strzał Ruchu na bramkę rywala. To też w ogóle jest ciekawe, że gdzieś tam ta skuteczność niebieskich no, była w tym meczu niebywała. Natomiast trzeba też całkiem, tak powiedziałbym, na chłodno zrugać piłkarzy z Chorzowa. Mam wrażenie, że do pewnego momentu dopisywało im po pierwsze szczęście, po drugie Bielecki i czujna gra w defensywie, ale wybiegając troszeczkę w przyszłość trzeba będzie uważać, bo wiele będzie no życzę oczywiście Ruchowi meczu w ekstraklasie, ale w elicie będzie dużo takich spotkań, w których trzeba będzie maksymalnie się skoncentrować i gdzieś tam uważać, nie lekceważyć rywala, bo tabela mówi, że Odra jest nad kreską, oczywiście ta przewaga jest dość spora i raczej klub z Opola nie spadnie, natomiast no absolutnie nie można nikogo lekceważyć, zresztą śledząc regularnie te rozgrywki Fortuna pierwszej ligi zdaję sobie sprawę i widzę, że jest no niesamowity ścisk i te drużyny się mega miksują, te mecze są mega wyrównane i tak naprawdę faworyt przed spotkaniem to jedno, no ale mówiąc wprost, murawa weryfikuje. Bramka na 3-0, to już jest gol autorstwa Szczepana i to mamy końcówkę meczu, zagranie Wójtowicza, mam wrażenie, że też takiego, no jednego z bohaterów na pewno tego spotkania. Dużo też dała, mam wrażenie, zmiana Foszmańczyka i Kobusińskiego, to był taki fajny impuls, no a ze strony takich, powiedziałbym, mniej pozytywnych wątków, to jest ta przykra kontuzja, murawę musiał opuścić Mikinicz, to starcie z Bieleckim, ostatecznie piłkarz gości zniesiony na noszach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. No, wyglądało to bardzo poważnie. Na koniec brawa dla Ruchu, bo przede wszystkim 3 punkty, 3 bramki, no i umiejętność wygrania, powiedziałbym, niełatwego meczu, bo wynik to jedno, ale to co działo się na murawie, zwłaszcza w pierwszej połowie, no gdzieś tam no nie wskazywało na to, że Ruch wygra ten mecz lekko, gładko i przyjemnie, bo goście atakowali, Nowak, Makuszewski, były ataki, były strzały, no i naprawdę Bielecki też się nie nudził, ale ostatecznie 3 punkty, no w cudzysłowie, zostają w Chorzowie, bo przecież mecz rozgrywany w Gliwicach, no i gdzieś tam awans do Ekstraklasy jest na wyciągnięcie ręki, jest bardzo blisko, no i najpewniej za rok Ruch zamelduje się w Ekstraklasie. Dzięki, to tyle z tego meczu ode mnie. Zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.